że każdy, kto będzie na to miejsce przebywał bez łaski i odejdzie. Takie słowa skierował święty Antoni do Szymona Tkacza w tym właśnie miejscu. I później no, Szymon Tkacz przeraził się, bo nie wiedział, i święty Antoni chciał, żeby w tym miejscu, że tu ma stanąć kościół, który widzimy. Ten kościół wybudowany zgodnie z życzeniem świętego Antoniego, który miał konkretne przesłanie. No i powiedział, że udaj się do władz osiedlnych franciszkanów do Zamościa, o tym wszystkim opowiedz, czego tutaj, co tu ma być. No Szymon Tkacz przeraził się, po prostu bał się, że mu nie uwierzą, że oskarżą go o herezję, że będzie miał kłopoty. Ale święty Antoni mu podaje taką białą kartkę, która nagle zaczyna cudownie pachnieć zapachem lilii. Ta kartka jest, jest to przedstawione na malowidle w kościele. Jak wejdziecie, to zobaczycie po lewej stronie. Jest właśnie jak Szymon Tkacz bierze kartkę od świętego Antoniego i udaje się z tą kartką i wszystko będzie dobrze. I powołano, zaczęto badać komisję ze strony kościoła, czy rzeczywiście te objawienia są prawdziwe. Potwierdziły to różne znaki, cuda, cudowne uzdrowienia. A w tym miejscu, gdzie jesteśmy, został postawiony staraniem Szymona Tkacza krzyż. Jak się wchodzi bocznymi drzwiami do bazyliki, to widać ten właśnie stary krzyż. Nie było jeszcze kościoła w środku, bo jak wejdziemy, to zobaczycie ten krzyż. Nie było kościoła, a był tylko sam krzyż, o który się wystarał Szymon Tkacz. Przy krzyżu gromadzili się wierni, pielgrzymi, doznawali wielu łask, wielu cudów. Krzyż przeniesiono do środka, do kościoła, ze względu na to, żeby nie uległ zniszczeniu na różne warunki atmosferyczne. Widzimy nieraz, święty Antoni kilkakrotnie się objawiał, ale datuje się właśnie 8 maja, dzisiaj objawienie świętego Antoniego w roku, tak jak wspomniałem, 1664. A więc druga połowa XVII wieku. I początkowo tutaj, zanim powstał kościół, to był niewielki drewniany klasztor, wybudowano, pozwolono już bardzo szybko, po 3 latach właściwie objawienia zostały uznane za prawdziwe, ale powołano komisję, przesłuchiwano wielu świadków, którzy doznawali cudownych uzdrowień i pozwolono na budowę świątyni murowanej z czasem. Fundatorką była matka króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jan Link, przyczynił się do powstania świątyni. On był odpowiedzialny za fortyfikację w Zamościu. No i zamojscy dali tutaj teren, ziemię, zakonowi na własność przekazali i powstał klasztor, powstało sanktuarium świętego Antoniego. I tam przy tych źródłach, te źródła sam osobiście święty Antoni poświęcił w towarzystwie Szymona Tkacza i dwóch aniołów. To jak będziecie tam na dole, to zobaczymy. I wybudowano kościół w stylu barokowym w XVII wieku, pod koniec XVII wieku. Konsekracja kościoła miała miejsce w 1695 roku. I rozwijał się duży kult świętego Antoniego. Przybywali ludzie z odległych stron Polski. Nazwano to miejsce Jasną Górą Lubelszczyzny. To już to określenie to nie jest teraz wymyślone, tylko tak nazwano. Przybywały pielgrzymki ze Lwowa, czy z Warszawy, czy nawet z Częstochowy też przybywali do świętego Antoniego. 30 lipca 1995 roku wybucha pożar w kościele. W niedzielę po sumie pali się ołtarz. Prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej uszkodziło, zapalił się ołtarz, spłonął obraz świętego Antoniego. I to było tragiczne wydarzenie, dlatego że w krótkim czasie po odnowieniu kościoła, parę tygodni po odnowieniu polichromii kościoła, płonie kościół. Ratowano Najświętszy Sakrament, figury, które są w głównym ołtarzu. I taka była temperatura, że organy
stopiły się od wysokiej temperatury, gdzie oszacowano około 1000 stopni. I u góry na środku w kościele widzicie taki, zobaczycie, jak wejdziecie u góry, jest krzyż. Pan Jezus na krzyżu jest czarny. Czasami ludzie pytają, dlaczego Pan Jezus jest czarny, czy to jest takie specjalne drzewo, czy pomalowane, a to jest ślad po pożarze. Jak się palił ołtarz, poszło górą, topiło się sklepienie, te farby, wszystkie malowidła nowej polichromii i krzyż się zapalił, spadł na ziemię, a Pan Jezus został zwęglony, okopcony i zachował się, ocalał. Krzyż spłonął, a Pan Jezus, więc wykonano nowy krzyż, a Pana Jezusa już takiego zwęglonego, czarnego przymocowano do nowego, nowo powstałego. A więc dzisiaj mamy kolejną rocznicę objawień świętego Antoniego, który sobie to miejsce wybrał. Też poświęcił wodę, poświęcił źródła, które są tam, jak się schodzi w dół, to jakieś 200 metrów. I mamy kaplicę po prawej stronie, kaplicę na tak zwanej wodzie.